Halo widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Szypson. I dzisiaj was witam w ten piękny poniedziałek 19 kwietnia 2021 roku na kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiejszy dzień zapowiada się bardzo dobrze, mam nadzieję, że wam również minął bardzo dobrze ten dzień. A dzisiaj w Minecrafcie czeka nas nie lada wyzwanie. Ponieważ równo co minutę będą się działy na świecie w Minecraft totalnie dziwne rzeczy. Będą wybuchać rzeczy, będą... wszystko będzie się robić. W sumie to ja nawet nie wiem, co się będzie robić, po prostu co 60 sekund, czyli co równą minutę będzie się dział totalny chaos w Minecraft. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie poproszę cię o to, żebyś zostawił łapkę w górę, ponieważ łapka w górę to jest coś, co powinno być, więc zostawię wam, dam wam czas na to, dopóki ja nie napiję się herbaty. Ja to bardzo lubię robić, zawsze piję herbatę w trakcie nagrywania odcinka, ponieważ uważam, że nawadnianie jest bardzo ważne, więc daję wam chwilę. Chwila minęła. A ja jestem nawodniony i możemy rozpocząć nagrywanie odcinka. Więc subskrypcja, kochany widzu, ponieważ jest nas już ponad 131 tysięcy, nie wiem, 132 tysiące, nie wiem, strasznie was dużo, ale to nieważne. Znaczy, to jest bardzo ważne, co ja gadam, normalnie nieważne. Znaczy, ważne, nieważne. Co? Może po prostu przejdźmy do odcinka. I witam was bardzo serdecznie w świecie Minecraft. Zrespił mi się taki świat. Ten teren jest dosyć ciekawy z tego powodu, że mamy tutaj wioskę zaraz obok, więc to jest bardzo dobra informacja. Ale zanim cokolwiek zaczniemy robić, to koniecznie bierzemy palcem, klikamy tu i otwiera nam się czat. I w ten sposób mamy, jak widzicie, różne tutaj opcje takie, jak na przykład jaki ma być delay, czyli jakie ma być opóźnienie tego efektu, tego chaosu, który będzie się działo. Ja to powiedziałem, że to będzie się działo co minutę, więc ja w tym momencie dodaję tutaj jeszcze po kilka sekund. Mamy 60 sekund na liczniku, co nam w zupełności wystarczy do tego, żeby zrobić tutaj totalny dramat. No i po prostu klikamy start i się to rozpocznie. I to jest random chaos po prostu. Random chaos w Minecraft. Widzieliście? Ja na przykład mam chaos w pokoju. A dzisiaj będę miał też Minecraft. Ale nieważne, klikamy start i równo 60 sekund mamy na to, żeby zebrać jakieś rzeczy. Bo potem to się będą działy rzeczy straszne, więc ja się boję o tym nawet myśleć. Dobra, klikamy start. Rozpoczęło, mamy fajny licznik na dole, więc to widać. Z tego ogólnie by można było zrobić więcej odcinków. Nie tylko ten jeden, no bo jeden odcinek to wiecie. Jeden odcinek, o kurde. Co jest, nie kradnij. Jaki lis podbiegł, tak mi to ukradł przed nosa. Kurczę, dobrze mi emeraldów nie zabrał. Dobra, nieważne, w każdym razie nie wiem, o czym mówiłem, nieważne. W każdym razie zbierzmy sobie jakieś rzeczy, ponieważ niewiele nam zostało czasu. A zaraz będą się tutaj działy rzeczy zwane chaosem. Weźmy sobie łóżko w sumie, może nam się przydać. Ja bym tutaj jeszcze jedno łóżko znalazł, to bym sobie w nim zostawił jakiegoś checkpointa czy coś, żeby po prostu mieć do czego wrócić. Wiecie, o co chodzi, tu nie ma żadnego łóżka. Patyki! Na co mi patyki? No przecież to jest nienormalne, widzowie. Na co mi patyki są? Totalnie niepotrzebne. Dobra, przecież zebrałem sobie drewno, to by mi wystarczyło. Dobra, kliknijmy sobie tu checkpointa, bo za 16 sekund to tu się będą rzeczy działy straszne. Crafting. Czy ja zdążę cokolwiek skraftować? Chyba nie zdążę. Dobra, albo zdążę. Dobra, zróbmy sobie chociaż kill off. Dobra, i zobaczymy, co się wydarzy. Kopię sobie w tym czasie. I uwaga! Zombie inwazja? Inwazja zombie? O nie, widzowie, mamy problem, napisało mi na czacie inwazja zombie. Czyli w tym momencie tu się gdzieś zryspiły zombie. To jest najgorsze, co mogło nam się trafić dzisiejszego dnia chyba. Ponieważ mi się totalnie nie chciało z zombiakami walić. Ale dobra, nie widzę ich tutaj, więc chyba mamy święty spokój. Chyba to nie działa. Pytanie, czy ja nie mam pokojowego. Czekajcie, difficulty peaceful, ja mam... A czekajcie, ja mogę sprawdzić, jak ja mam difficulty... No jasne, że ma difficulty peaceful. Jaki fail, widzowie. Jezu, przepraszam. No dobra, mieliśmy bonusową minutę. Bonusowa minuta, trudno. Mówi się trudno i żyje się dalej. Bonusowa minuta, trzeba być wdzięcznym za to. No o kurczę, mamy zbroję. Zakładamy zbroję, to nam się tak przyda niesłychanie. Ty chcesz się handlować ze mną? Nie mam na razie jak się z tobą pohandlować. Tu jest kolejna zbroja. Czy tu mamy... Znowu hełm. No nie, tak nie może być. Dobra, tu mamy do przepalania, ale to na razie nie mam co tutaj przepalić. Dobra, pójdźmy w tamtą stronę. Uwaga, jedna sekunda. O kurde, burza. O kurde, o Jezu. Nie, proszę nie we mnie. Nie, mam nadzieję, że to we mnie nie uderzy. To chyba lata losowo, to lata losowo. Długo jeszcze? Długo będzie ta burza jeszcze walić? Proszę, za głośno. Nie, już boże. Boże, uszy mnie bolą. Nie, tak nie może być. Dobra, robisz szybko sobie patyki i robimy sobie w takim razie teraz narzędzia, bo to jest nam bardzo potrzebne. Mamy tak, zróbmy tak. To odłóżmy, bo to nam się na razie nie przyda. Przyda nam się jakieś tutaj żarcie, żeby mieć. Dobra, Jezu, jak mnie wystraszyłeś, nie rób mi tak nigdy więcej. Tragedia, dobra. Będziemy mieli na handel.
Będziemy mieli na handel z tymi, którzy tam oferowali nam checkpointik, tutaj sobie ustawmy za 10 sekund, 1 minuta to jest zdecydowanie za mało, przecież ja tutaj dostaję co chwilę na łeb coś. Dobra, 5 sekund, co ty tu miałeś? Buty, dawaj mi buty. Dobra, jest... Co to jest za strefa? Co? Border inwazja! Nie, dlaczego takie rzeczy się tu dzieją? Aha! Dobra, i to mnie zabije? Czy to mnie zabije, przepraszam bardzo? Nie, co to ma być za border inwazja? Mam nadzieję, że to wróci później z powrotem. Nie, czy to mnie zdusi? Czy to mnie zdusi? Proszę, zniknij. Siema. No i co teraz? Czy ja nie mogę wyjść poza to? No, o dobra, znikło. Dobra, 30 sekund to trwało, ale jak się wystraszyłem, border inwazji. Ty, no przecież to było tragiczne. Dobra, czy ja tu zwiedziłem wszystko, czy tutaj ja zabrałem, nie zabrałem. Mamy tu chlebek, oczywiście, że jest chlebek. To jest najważniejsza rzecz tutaj w Minecrafcie, że mieć jedzenie. Pamiętajcie, widzowie, kochani. Dobra, weźmy tu, zwiedźmy te wszystkie skrzynki. Ja chciałbym zabrać jak najwięcej, żeby już mieć te takie postawy. Ja liczyłem bardzo na żelazo, nie będę ukrywał. A tutaj dostaję taki, kurczę, troszkę syf. No ale dobra, trudno. Zbierzmy sobie więcej tego kobla, bo nam się może przydać do takich różnych rzeczy tutaj, różnych inwazji, że tak to ujmę. Dragon... Co to jest? Okej. Okay. A czy to się na całej mapie będzie robić? O kurde! Dobra, to jest ten oddech smoka chyba, tak mi się wydaje. Że tak to jest, dobra. Nie wchodźcie to. Czy to się pojawia tam, gdzie ja jestem, czy nie? Czekajcie, stoję w tym miejscu. Coś się wydarzy? Chyba nie. Chyba to się po prostu w losowych miejscach pokazuje, więc chyba mamy spokój w tym momencie, tak mi się wydaje. Weźmy sobie jedną pochodnię. Gdzie jest ta moja pochodnia? Tu jest moja pochodnia. A, to weźmy sobie dwie, jak już bierzemy. Kurczę, jak te pochodnie daleko wylatują. Ej, dobra, długo to będzie jeszcze? Dobra, znika, dobra, jest bardzo dobrze. Tu nic nie ma. Dobra, to jest jakiś dziwny w ogóle domek. O, w tym domku nie byłem. O kurde, tu liczę na coś, bardzo liczę. No XD, widzowie. Dobra, 7 sekund do kolejnej jakiejś... W ogóle jaki ten domek jest dziwny. Wygląda jak jakiś domek jakiejś baby Jagi. Dobra, przejdźmy tutaj. Nether... Co to jest? Cały świat mi się w Nether zamienił! Co jest grane? Mordziaty, czy ty to widzisz? Cały świat się zamienił w Nether. Jeden wielki Nether. To jest chyba będzie Nether. Co jest grane? Pali się! Widzowie, pali się! Muszę ratować tą wioskę. No nie, to się zamieniło w lawę. Tragedia. Ale dobra, to nie we wszystkich miejscach. Ogo, dobra. To łatwo, to dobrze. Tu na przykład się nie zmieniło, dlaczego? Nie wiem, dobra, nie ma. Co jest? Dlaczego tyle tej lawy? Nie, a czy to zniknie? To już nie wróci z powrotem. O nie, widzowie. Jaka tragedia. Dobra, czy ja ten domek zwiedzałem? Chyba zwiedzałem, bo tutaj, no jasne, że zwiedzałem. Dobra, czyli tu już nas nic nie czeka. Tutaj są tylko te lisy, co kradną nam wszystko przed nosa. Dobra, ale to, no słuchajcie, jakby nie było, załatwiłem teraz jeden z challenge, czyli dostaliśmy się do Netheru, jakby nie było, nie? Ja bym potrzebował żelazo. Proszę, mogę dostać jakiś tutaj na przykład taki... A! Nie, dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego to zaczęło wybuchać wszystko? Co jest grane? Dlaczego ja tu... Zbieramy itemy, dobra? Dobra, bardzo dobrze, przyda nam się takie coś. Dlaczego tu był taki wielki wybuch? Ja przepraszam bardzo, niech ktoś mi to wytłumaczy. Skąd ten wielki wybuch tu się wziął? Co to miało być w ogóle? Dlaczego? Co wybuchło? Ja chcę wiedzieć. Proszę mnie poinformować, widzowie. Ja nie wiem. Jakieś wybuchy, w ogóle dziwne rzeczy tu się dzieją. Dobra, zbieramy te itemy, to się nam może przydać. W każdym razie ja bym zjadł sobie chlebek. 30 sekund, ja bym nie powaliło chyba, że ja co minutę dałem to. Przecież to jest tragedia totalna, przecież to się tu tyle rzeczy dzieje, że ja nie wiem. Dobra, zwiewamy stąd, ja tu już nie chcę dłużej przebywać. Tu ten domek cały wysadzony, czy ja tu w nim byłem? Ja tu w nim chyba nie byłem, tu była skrzynka na górze chyba, co? Czy nie było? Chyba nie było. Dobra, no trudno. 15 sekund do kolejnej inwazji. Ja nie jestem gotowy. Proszę, dajcie mi się przygotować. Dobra, zróbmy tak. Lecimy stąd. Tylko... O nie! Ja akurat będę nad lawą. O nie! Dobra. Co to będzie za kolejna inwazja? Jedna sekunda. Zalało mi świat! Co jest grane? Tsunami! Tsunami, widzowie! Tsunami mi się zrobiło w Minecraft! Co jest grane? Czy to wróci z powrotem do tego, co było? Czy to już jakby tak zostanie? Co jest grane? Ile... Tam cała ta lawa zastygła.
Tragedia, dobra, ja chcę się stąd wydostać, nie chcę tu przebywać. Co jest grane? Jakie tsunami w ogóle, które się zatrzymało w tym, dobra. Ja chciałbym teraz znaleźć jakiś statek. O, to by było mega dobre, jakbym znalazł jakiś statek. To by było, no to by było mega, bo to by było potężne wręcz, bym powiedział. Znaczy tak to ujmę. Dobra, zróbmy sobie na szybko łódkę i znajdźmy jakiś statek, bo tam będzie żelaza sporo. A jak będziemy mieli żelaza sporo, to będziemy mogli zrobić sobie jakiś jakiś portal do Netheru czy coś, bo będziemy mieli wiadro, wiecie o co chodzi. Dobra, co? Jak to wygląda za nami? To jest w ogóle tragedia jakaś, to co się tam dzieje za nami. Dobra, nieważne. Tam jest portal. Okej, poleciałbym tam w sumie. Czy ja tu gdzieś widzę jakiś stateczek czy coś takiego sympatycznego? Chyba nie, ale tam widzę, że jest skrzyneczka, więc bardzo dobrze. 5 sekund do inwazji. Może się tam nie będę zbliżał podczas, kiedy jest inwazja. Bo nie wiem, jaka inwazja. Arrow rain. Wow, jak dobrze jestem pod wodą! Oba! Oba! Dobra. Wow, 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 to było dziwne. To było totalnie dziwne. Dobra, wypłyńmy stąd. Dobra, skończył się ten deszcz strzał. Ale były chwilowe lagi. Ale podobało mi się, to był fajny efekt. Mi się podobało, możecie widzowie napisać, czy wam się również podobało. Mamy tu żelazo teraz, zauważyłem, więc to jest też bardzo dobrze. Bardzo dobry znak, kurczę. Będę tylko pał wieki w taki sposób, dobra, tak. O, tu jest kolejne jeszcze, ja nie mogę, dobra. Ale mamy ten, jak to się nazywa, donate. Dobra, wykopmy to, okej. Zejdźmy tam na dół po to. Mamy trochę tego żelaza, więc ja bym to przepalił. Tylko, czy ja mam kobla tyle? 7 kobla mam, to jest mało. Ale dobra, to sobie wykopiemy więcej. Dobra, wykopmy to. Kolejna zaraz będzie inwazja. Mi się to totalnie nie podoba, widzowie. Tych inwazji jest zdecydowanie za dużo. Ej, dobra, wymieniam sobie hełm. Ten jest fajniejszy, mi się bardziej podoba. Dobra, i teraz tak. Schowam się tutaj, bo nie wiem, jakie za 2 sekundy, kurczę. Znowu tsunami! No nie! Ja, nie, no dobra, to ja stąd lecę, tak, nie wykopuję nawet tego, przecież to mi wieki zajmie. No nie, no znowu tsunami. Jak się już skończyły chyba pomysły na nowe te utrudnienia mi życia. Dobra, 40 sekund mamy na to, żeby skraftować to, co ja potrzebuję. Więc wypłyńmy stąd i jeszcze raz musimy pozbyć się tych kwiatków przede wszystkim. Dobra, to ile jest creeperów. No nie, dlaczego tu jest tyle potworów? Przepraszam was bardzo. Dlaczego? Nie strzelaj do mnie. Dobra, nie strzeliłeś, dobrze. Znaczy strzeliłeś, ale nie trafiłeś, bo jesteś słaby. Totalny słabeusz, dobra, nieważne. Schowajmy się tu gdzieś. Czy ja mogę się schować tu gdzieś pod jakimś prawda, dobra, się gdzieś wkopię chyba. Bo ja nie widzę tutaj innej możliwości. My tu będą ciągle torturować te zombiaczki. Więc zróbmy coś takiego. Okej, to mi wystarczy i teraz robimy tak. Robimy sobie crafting. Mam nadzieję, że mnie tu zaraz nic nie dorwie. Dobra, i teraz tak. Co ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić piec. Dobra, robimy piec. Za jedną sekundę zombie invasion, a ja w takim miejscu jestem. Ile? Dlaczego was tak dużo? Dobra, ja stąd się nie mogę wydostać teraz, dobra, to musimy tutaj siedzieć niestety. Ja się gdzieś przekopię na drugą stronę. Dobra, przepalmy to. Czy ja mam jakiś węgiel? Nie mam oczywiście żadnego węgla, oczywiście, że nie. Po co by mi był węgiel? No nie, no to musimy znaleźć węgiel, dobra. Korzystamy z tego, że jest inwazja zombie, ale za 40 sekund kolejna będzie. Czy one zaczną znikać za 20 sekund? Byłoby mega miło, naprawdę. Po prostu, ojoj, jakby tak było miło mi, że ojoj. Dobra, nieważne, w każdym razie, dobra, nie wiem, kopiemy to drewnem. Przepalimy to drewnem, ten drewna mamy sporo. Co jest? Dobra. Czy ja dostanę z was jakiś fajny lucik? Dobra, postarajmy się ich jakoś tutaj, że tak powiem, skołować. Wow, ale was tu dużo. Mi by się przydało wiadro lawy, to bym ich tutaj palił. No ale dobra, no niestety. Dobra, zróbmy, przepalmy to wszystko. Dobra, ile mi... O, z tego mam jeszcze jedną sztabkę. No to koks totalny, czyli ile będziemy mieli? 2? 5? Czyli starczy nam na miecz i na wiadro. No dobra, wiadro zróbmy. Wiadro to jest must have. Zamknijcie się! Co jest? Lawa? Mam nadzieję, że tu mi się nie pojawi mi się tu lawa, mam nadzieję. Czy się mi pojawi? O nie, najgorzej będzie, jak się mi tu pojawi lawa. Dobra, muszę tu być czujny. Ale tam się rozlewa. Dobra, mam nadzieję, że was zaleje, koledzy sympatyczni. Znaczy nie sympatyczni, dobra, zróbmy tak, weźmy to wszystko, ja kopię w drugą stronę. Przekopujemy się za drugą stronę góry i ja stąd zwiewam, ja tutaj nie chcę przebywać w ogóle ani chwili dłużej. Przekopmy się tam, tylko ja mówię, że to lawa ziemi tu nie pojawi, bo jak mi się pojawi, to jest dramat, to ginę od razu. Nie ma szans, żebym ja to przeżył. No za 25 sekund kolejny, kurczę, jest kolejna fala jakichś tych, minuta to jest zdecydowanie za mało. Wszystko się pali, jak ja słyszę, jak się wszystko pali nade mną. No nie, to jest tragedia. Dobra, tu znowu jest jakiś zębek, który się też zjarał. Dobra. Wyjdźmy tutaj, czy... Okej, dobra. Czy tutaj będę miał lawę od razu na głowie? Mam nadzieję, że... No i oczywiście, że będę miał, oczywiście. Dobra, przedostańmy się tu. O, nie! Dobra, jesteśmy w wodzie, okej, bardzo dobrze, weźmy sobie wody na zapas. Nie, no jeszcze border jest? No chyba se żartujecie!
No przecież to jest jakaś tragedia. No nie. No nie. W którym to będzie miejscu? Dobra, to się zamyka tutaj do środka. Dobra. Ja pierdzielę. No nie. No nie. No nie, dobra, podkopię się do góry, żeby mi się tu nic nie stało, bo to jest tragedia. Skończ się ty, border zniknij, dobra. Dobra, okej, udało nam się przeżyć, to jestem w szoku w ogóle, że ja jeszcze żyję. Gramy tak długo, dopóki nie zginę. Ktoś do mnie pisze na Facebooku, przepraszam, to nieważne, już jakby wyłociszyłem telefon. Dobra, nie wiem, czy to w ogóle było słychać. Dobra, ogarnijmy sobie żarcie, bo mam mało tego. Co jest? O nie, szkielet. Dobra, czego ja nie potrzebuję? Ha! Takie triki proste z Afryki. Zamurowuję się, żebyś do mnie nie mógł strzelić, w tym czasie wyrzucam ten płotek i zwiewamy. Jednak nie potrzebuję tego żarcia, mam go sporo. Dobra, zwiewamy stąd, zwiewamy. Dobra, za 3 sekundy kolejna inwazja. Proszę, żeby nie zombie, proszę, żeby... All mobs explode! Wszystkie moby wybuchły! Dziękuję bardzo. Bardzo wam tak... Dlaczego ten nie wybuchł? Ja się pytam, dlaczego ten nie wybuchł? Mi się to nie podoba, dobra, to zostałem oszukany, no ale okej, trudno, ta gra mnie oszukuje. Ale dalej żyjemy, co jest dla mnie mega zaskoczeniem, bo myślałem, że już nie będę żył. Naprawdę, myślałem, że zginę, przysięgam. A tutaj jestem, naprawdę dobrze się trzymam, już gramy, kurczę, 17 minutę w tym momencie, mam odcinka. I dalej żyję bez żadnych konsekwencji. Dobra, tu wy mnie proszę zostawić. Dobra, dobra, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, chciałbym się dostać do Netheru. To chciałbym sobie postawić jako taki cel. Mógłbym wrócić tam, gdzie była lawa i wtedy byśmy mogli łatwo się dostać, ale nie chciałbym się cofać. Wolałbym znaleźć jakieś tutaj coś po prostu. Tam są kolejne zombiaki. Ewentualnie wkopiemy się gdzieś do podziemie i tam zaczniemy czegoś szukać, ale... Kurczę, podziemie to jest ryzykowne. O, tu jest znowu lawa, no ale to jest za mało, żebym tu mógł cokolwiek zrobić. Fajnie jakby teraz, poproszę teraz o lawę, żeby... Jest lawa, Jezu, jak dobrze! O kurde, dobra, robimy to, uwaga widzowie, robimy tak. Jak to się robiło, czekajcie, to było tu, w ten sposób. Ja już zapomniałem, jak się robiło portal, dobra, nieważne. Robimy coś takiego. Czy tak to było? I tak? O, chyba coś tego typu. I tu się to wykopywało. Kurczę, lawa. O, tak to było. No nie, 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 nie rób mi takich tutaj psikusów. Przepraszam cię bardzo, ale ja nie chcę takich rzeczy. Dobra, i teraz musimy zebrać lawę i zrobić z tego portal. Dobra, damy radę, mamy tej lawy sporo. Dobra, jak mi się przywarciło w ogóle, że taki dostałem teraz takie coś dostałem. Dobra, to jest to, czego mi trzeba było. No nie, okej, dobra, to nawet nie jest takie złe, że to mi się tutaj tak zrobiło. Chociaż trochę szkoda tej lawy, no ale dobra, mamy jej sporo, dobra, robimy portal do Netheru. 3, dobra, mamy już 3. Bierzemy kolejne, mam nadzieję, że ta lawa nie znika w ogóle po chwili. 3, teraz leci to, tu jest źródło, więc musimy zrobić tak. To jest... CO?! O kurde! Jak się wystraszyłem! Zapomniałem w ogóle o tym, że to dalej leci. Ile?! Dobra, przeżyliśmy to. Kurde, dobra! Jenny! Wystarczyłoby, że jednym kowadłem dostałbym, nie żył na 100%, no ale dobra, przeżyliśmy. Robimy tak, potrzebuję więcej, przecież to mi strasznie długo zajmie, jak mi się tu zaraz tsunami... Najgorzej, jak mi się tsunami za 30 sekund zrobi! Nie, nie mamy wiele czasu, jest duża szansa teraz na tsunami. No nie, jak będę miał tsunami, to przecież nie zrobię tego, nie mam tyle lawy. Nie, 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 proszę, tylko nie tsunami, błagam, 20 sekund, czy zdążę zrobić ten... Nie, na pewno go nie zdążę zrobić. To jest przecież nie do zrobienia. Zaraz zróbmy tak, tu musimy jeszcze te dwa mieć. Potrzebujemy 3 lawy jeszcze. No nie, 3 lawy w 10 sekund? Nie ma szans, proszę tylko nie tsunami. Błagam. Ała. Proszę do mnie nie strzelać. Dobra, tu. Nie, tsunami! Najgorzej! No przecież to jest pech! To jest pech, widzowie! No nie, ja nie zrobię tej lawy teraz! Całą lawę mi wyzerował. Nie, jest jeszcze. Ej, to zrobię może. Tylko wypłyń, żyj. O kurde. Na strzała jestem. Dobra, to nie jest dobrze. Dobra, ale wrócimy tam, damy radę. Tylko ja, wiecie co muszę zrobić? Ja muszę zrobić teraz taki trik, czyli zrobić sobie crafting. W tym momencie zrobimy tak. Dobra, spaliłem, to trudno, nieważne. Zróbmy tak i musimy zrobić drzwi. Miałem drzwi! Dobra, nieważne, weźmy ten crafting, może nam się przydać. I teraz tak, bierzemy lawę jedną i płyniemy w tamtą stronę do tego, tylko ja popłynę może górą, tak żeby... Dobra, to jest mój cel, dostanę się do Netheru i kończę odcinek, ale muszę się dostać do Netheru, dobra, tu to jest. Czyli w tym momencie już nie musimy się martwić o tą lawę, dobra, coś takiego. I teraz tak, postawię sobie tutaj... Nie! Nie! Nie!
udało mi się. Dobra, no nie wiem, no... Meteoryty nagle mi zaczęły spadać na głowę, no przecież to jest jakiś żart. No nie wiem, widzowie, dobra, nie udało mi się przejść tego Minecrafta, ale jeżeli chcielibyście drugi odcinek właśnie z czegoś takiego, to koniecznie dajcie znać łapką w górę i zrobimy drugie podejście do takiego odcinka i spróbujemy drugi raz przejść tego Minecrafta, znaczy przynajmniej dostać się do Netheru, to by było mega fajnie, byśmy dostali do Netheru, a jakby tam były jeszcze takie triki, żebyśmy musieli dostać, jakby coś tam zrobić, a tam dalej by co 60 sekund działy się dziwne rzeczy, no to byłoby totalnie trudno. Ale to nieważne, w dzisiejszym odcinku to na tyle, trzymajcie się, pozdro, widzimy się jutro, na razie, pozdro i pa pa!